Szanowni Państwo, jesteśmy już po reklamach. Za chwilę przedstawię Państwu gości, ale przypominam, że tematem, który poruszymy w pierwszej kolejności, to jest zaskakująca, wręcz bulwersująca propozycja i pomysł rządu, jak pozbyć się problemu nielegalnej migracji w Polsce. Rząd postanowił, że będzie płacił nielegalnym migrantom za to, żeby uprzejmie wyprowadzili się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O tym mówił wiceminister spraw zagranicznych, ale potwierdza to minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Tomasz Siemoniak. Proszę posłuchać. Czy Polska powinna dawać pieniądze odsyłanym migrantom? Tak czy nie? Powinniśmy mieć takie narzędzie za wcześnie na odpowiedź, czy powinniśmy dawać. Ja nie chcę tutaj budzić emocji wokół tej sprawy. Taki mechanizm stosuje wiele krajów. Powinniśmy takie narzędzie mieć. Wyobrażam sobie sytuacje, w których opłaca się to Polsce. Ciekawe, w jaki sposób to się ma Polsce opłacać, ale za chwilę o tym porozmawiam z moimi gośćmi. Michał Woś, Prawo i Sprawiedliwość, witam pana. Dzień dobry, dobry wieczór. Michał Urbaniak, Konfederacja, dzień dobry, dobry wieczór. Się. Paweł Cywiński, Polskie Stronnictwo Ludowe, dobry wieczór panu. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Oraz Paweł Krutul, Lewica, witam pana posła. Dobry wieczór. Szanowni państwo, ja wiem, że może to jest taki pomysł, taki zamiennik, ponieważ obecny rząd kolanem przepycha na Radzie Europejskiej pakt migracyjny, który wprowadza kary finansowe 20 tysięcy euro za nieprzyjętego migranta. Czyli rozumiem, że rząd ma nowy pomysł. Zamiast płacić 20 tysięcy złotych za nieprzyjętego migranta, to wszystkich migrantów przyjmiemy i będziemy płacili migrantom za to, żeby się wyprowadzili. To w sumie z tych dwóch pomysłów ja wolę ten pierwszy, bo przynajmniej byśmy płacili Unii Europejskiej, a nie nielegalnym migrantom. Jak mamy rozumieć w ogóle tę absurdalną propozycję, żeby z naszych pieniędzy, podatników, z budżetu państwa polskiego płacić tym, którzy nielegalnie dobijają do wybrzeży Europy, nielegalnie przyjeżdżają do Polski, płacić im i prosić o to, żeby się stąd wyprowadzili? PSL. Panie redaktorze, z materiału, który opublikowaliście tuż przed pana wypowiedzią, jasno wynika, że minister Siemoniak nie mówi o mechanizmie, który już jest przygotowany. Co najwyżej ten mechanizm jest rozważany, bo owszem, są sytuacje, w których może się okazać, że finansowanie drogi powrotnej uchodźcom jest swego rodzaju dobrym krokiem, którym zapewniamy sobie nie tylko spokój i bezpieczeństwo, bo zobaczcie państwo, co się dzieje na przykład w Göteborgu czy w Malmę w Szwecji i zaraz powiecie, że obecność imigrantów w Polsce doprowadzi do tego, że również u nas będzie niebezpiecznie. No, więc a nie? No, ja nie mówię, że będzie to kraina bezpieczna, natomiast w momencie, gdy przedstawiany jest pomysł na początkowym etapie, w jaki sposób można odprawić imigrantów tych nielegalnych do ich ojczyzny, to wy poddajecie to wiernej krytyce, więc drodzy państwo, odpowiedzcie sobie na pytanie, czego chcecie, tak? To dobrze, niech tutaj politycy panu odpowiadają, natomiast z mojej perspektywy, ja też mam głos, bo jestem obywatelem tego kraju, to jest taki absurd, ktoś nielegalnie dobija do wybrzeży Europy, wjeżdża na terytorium RP nielegalnie, a my zamiast go deportować, to dajemy mu pieniądze i prosimy, żeby wrócił do siebie. To wie pan, ja na miejscu tego nielegalnego migranta, gdybym już nim był, to wziąłbym tę kasę, wrócił do siebie, a za tydzień znowu przyjechał do Polski po kolejne pieniądze. Tu trzeba zabezpieczyć zewnętrzne granice Unii, szanowny panie, a nie płacić tym, którzy de facto są przestępcami, bo nielegalnie do nas wjeżdżają. No spójrzmy na granicę polsko-białoruską i tam zobaczymy sytuację, w której w lasach żyją praktycznie już nielegalni imigranci, którzy za wszelką cenę próbują przebijać się do Polski, bo najprościej w świecie nie mają za co wrócić. Znaczy, jestem zdziwiony, że przedstawiciel PSL-u aprobuje taki pomysł, powiem panu, bo raczej pana koledzy z PSL-u mówią, że oni tu nielegalnych migrantów nie chcą i raczej ten pomysł, nie wiem, no chyba że PSL jest współautorem tego pomysłu. W tym zdaniu mojej wypowiedzi usłyszał pan, że ja oczekuję nielegalnych imigrantów w Polsce. No ale sam pan powątpiewa w to, czy oni zwiększają nasze niebezpieczeństwo. Może oni nie zwiększają, no może oni generalnie powodują, że w Polsce będzie bezpieczniej. Panu redaktorowi i państwu powiedzieć, że słowa ministra Siemoniaka mówiące o tym, że może to być swego rodzaju bezpiecznik dla Polaków, są słowami trafionymi, a nie tak jak wy
uważacie, że są to pieniądze zmarnowane, będą wyrzucone w błoto, bo cud się sam naprawi, a przede wszystkim byście mieli argument, żeby po raz kolejny atakować koalicję 15 października. Jeżeli pan takie rzeczy mówi, no to nie jest żaden argument do ataku, tylko nie ma ważniejszej sprawy niż bezpieczeństwo dla Polski. To jest podstawowa rzecz, którą powinien rząd zapewnić. Wy firmujecie, przecież jesteście w rządzie, ja cierpliwie słuchałem, firmujecie ten rząd i pan teraz mówi, że nie wie pan, czy będzie w Polsce bezpiecznie, czy niebezpiecznie, bo nam Unia tych migrantów tutaj wciska. Sprawa jest bardzo prosta. Oni mają być wszyscy deportowani i za deportację, no to jest oczywiste, państwo płaci i to się opłaca. Ale o tym nie mówi Siemoniak i towarzysze inni z rządu. Chwileczkę, panowie, bo finansować jakieś mechanizmy. Pan Paweł Cywiński, proszę pana, nie słychać pana. Ja bym po prostu, tak jak minister Woś czekał, proszę pana, żeby pan poczekał, ja panu oddam głos, żeby pan się odniósł ad vocem, tylko nie mówcie panowie jednocześnie, bo nic nie słychać. My w studiu zupełnie nie słyszymy, nie wiem, co pan mówił. W każdym razie w Polsce mechanizm proponowania migrantom, nielegalnym migrantom, czyli de facto przestępcom tego, że my im będziemy finansować, żeby wyjechali, no to co spowoduje? Bardzo prostą rzecz. Tysiące, setki tysięcy migrantów, którzy tu będą przyjeżdżali po ten zasiłek Tuska, po ten zasiłek Siemoniaka, żeby wziąć kasę, wrócić do siebie jeszcze raz, jak im się uda i tak można, wie pan, do końca życia sobie tam i z powrotem jeździć i brać tą kasę. Znaczy to jest tak absurdalny pomysł, że naprawdę dziwię się PSL-owi, dziwię się panu, że pan się od tego totalnie nie odcina, tylko pan to firmuje. No ale cóż, firmujecie wszystkie głupoty tego rządu i taki jest tego skutek. Panie ministrze, jestem naprawdę pełen podziwu dla pana. Przed chwilą pan powiedział, że pan nie słyszał, co mówiłem, a pan potrafił się ustosunkować do mojej wypowiedzi. Ja mówiłem o tych pierwszych głupotach, które pan na początku mówił, a kiedy ja mówiłem i pan w tym samym czasie, to już nie słychać. Bardzo proszę, ad vocem PSL. Panie redaktorze, panie ministrze, tak jak przed chwileczką powiedziałem, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości mogło w znacznym stopniu zabezpieczyć granice Polski. No i zabezpieczyliśmy, zbudowaliśmy płot. My rozmawiamy tu i teraz o pomyśle. Nie mogłem przerywać. PSL, proszę. Panie redaktorze, proszę o zdyscyplinowanie pana ministra. Mogliście zabezpieczyć, mieliście na to 8 lat. Nas po pierwszym roku rozliczacie, stawiacie nas pod ścianą, gotowi do nas strzelać, nie wnikam, czy z ostrej, czy ze ślepej. Pan wygaduje za głupoty. Jesteście gotowi na to od pierwszego dnia, a przez 8 lat nie poczyniliście, żeby doprowadzić do bezpiecznej Polski. Niech pan pojedzie na granicę z Białorusią, sam pan o nich wspomniał, to my wybudowaliśmy te zabezpieczenie, ten płot, Polacy się opowiedzieli też za tym. PSL akurat wtedy w miarę przytomnie się w Sejmie zachowywał, ale wasza koalicja, rząd Tuska, który firmujecie, atakował polskich żołnierzy, pluł na polski mundur i pluł na rząd, który chronił granic. I teraz pan mówi, że wyście w rok coś zrobili, to jest rok zmarnowanych szans. Rok, w którym polska gospodarka jest rozwalona, a wy migrantów tu spraszacie, bo w pierwszym tygodniu, proszę pana, waszych rządów mogliście zablokować ten chory pakt migracyjny Unii Europejskiej, a Tusk się bał. Bał się Niemców, bał się Francuzów, bał się von der Leyen, bo się zachował, jakby był podnóżkiem Niemców. I pan ten rząd firmuje, proszę pana. Panie ministrze, czym jest jeden rok przy 8 straconych latach? Ja panu powiedziałem, co my zrobiliśmy, sam pan chwali, co się dzieje teraz na granicy. To Polskie Stronnictwo Ludowe. A wy chcecie płacić migrantom. Chcę pana dopytać, ponieważ to, że pan tego pomysłu nie neguje, tylko widzi pan w nim jakąś szansę na pozbycie się problemu nielegalnej migracji, zaskakuje mnie, bo właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe, mimo że było w opozycji, zagłosowało za budową bariery na granicy z Białorusią. Państwo poparli też ustawę o obronie ojczyzny. Chwała wam za to. Tylko czy nie, jeżeli tak, jeżeli jesteście za tym, żeby Polska była bezpieczna, to czy PSL w tym rządzie nie powinien zająć jasnego stanowiska, twardego stanowiska? My nie będziemy płacić nielegalnym migrantom, żeby opuścili nasz kraj, tylko my nie wpuścimy nielegalnych migrantów do Polski. My powiemy i zagwarantujemy bezpieczne i szczelne granice i nie zgodzimy się na pakt migracyjny, zawetujemy ten pakt migracyjny, namówimy premiera do tego, a państwo dzisiaj przyklaskują pomysłom ministrów Donalda Tuska, żeby płacić nielegalnym migrantom. A panie przewodniczący, panie pośle, a skąd wy pieniądze na to weźmiecie? Bo nie ma na Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzisiaj przed chwilą pan premier Błaszczak był moim gościem. Nie rekrutujecie nowych żołnierzy, bo nie macie pieniędzy na etaty, nie rozbudowujecie Wojska Polskiego. To z czego wy chcecie płacić nielegalnym migrantom? Panie redaktorze, od pierwszego zdania swojej wypowiedzi mówię, że jest to propozycja, o której wspomniał pan minister Siemoniak, a nie konkretne działanie, za którym stajemy murem. Propozycja, która będzie poddana rozpatrywaniu i dalszym dyskusjom.
Natomiast fakt, z którym się muszę z panem redaktorem zgodzić, to to, że faktycznie Polskie Stronnictwo Ludowe głosowało za budową muru na granicy, z czego jestem bardzo dumny i dalej optujemy przy tym, aby granicę wschodnią skutecznie zabezpieczać. Natomiast nie rozumiem, dlaczego w tym momencie za wszelką cenę nie próbujecie dyskutować nad tematem, tylko z góry negujecie wszystkie możliwości, wszystkie potencjalne rozwiązania, które nie wychodzą ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Nie, no to tak zupełnie nie funkcjonuje, tylko pomysł jest tak absurdalny, jak na to Konfederacja patrzy, bo z mojego punktu widzenia pomysł jest tak absurdalny, że on w ogóle nie powinien się pojawić na rządzie. A rozumiem, że to jest projekt, bo tak mówi pan minister Siemoniak, który już po prostu jest na poziomie rządu konsultowany. Ja zacząłbym od tego, że naprawdę ostatnio pan minister Siemoniak nawet zaplusował u mnie tym, że wprost mówił, że na przykład Marsz Niepodległości powinien przejść spokojnie. I faktycznie w tym roku odsunął policję nieco dalej, więc marsz mógł przejść spokojnie. A tutaj w sytuacji, w której dochodzimy do jeszcze poważniejszych spraw, czyli do spraw dotyczących bezpieczeństwa wszystkich Polaków, a nie tylko manifestujących w jakimś miejscu, no minister Siemoniak w zasadzie zgadza się z taką antynarodową agendą dotyczącą tego, że należałoby w sposób absurdalny premiować tych nielegalnych imigrantów, którzy przyjadą do Polski. Sprawa jest prosta. Jeśli ktoś wjeżdża do Polski w sposób nielegalny, to powinien liczyć się z tym, że może być kaleką, że może zostać zamknięty w więzieniu, że może nie przejść tej granicy. Taki powinien być komunikat do wszystkich, którzy próbują nielegalnie przekroczyć polską granicę, że ona jest nieprzekraczalna. A to nie jest taki sygnał do mafii, które stać, się zajmują przemytem ludzi? No właśnie, idźmy dalej. Powinniśmy stać absolutnie murem za polskimi żołnierzami i rozumieć też, że są sytuacje ekstraordynaryjne, w których muszą korzystać z bardzo radykalnych środków. Absolutnie powinno się także usunąć wszystkie organizacje, które nazywają siebie humanitarnymi ze strefy buforowej, która dzisiaj jest przy granicy polsko-białoruskiej, bo w tej strefie buforowej właśnie te organizacje pomagają nielegalnym imigrantom i jestem przekonany, że wiele osób może być zamieszanych w działalność przemytniczą także, przemytu ludzi. Później ci imigranci są przewożeni na przykład do Niemiec, czy w jakiś sposób sami się dostają, a jak Niemcy ich złapią, no to co z nimi robią? Z powrotem wysyłają ich do Polski. I my będziemy tym, których Niemcy przerzucą, płacili. To są się przyznali, że ponad 5000 ludzi w tym wypadku, już tak było wypchnięte. Jako Polacy, czy nasze państwo ma być tym frajerem na arenie międzynarodowej, który będzie to opłacać? No ja absolutnie się na to nie zgadzam i Konfederacja także się na to nie zgadza. Miałem bardzo dużo zastrzeżeń przez wiele lat do rządu pisowskiego, ale faktycznie jeśli chodzi o kwestię budowania muru na granicy, to popieraliśmy ten projekt. Mieliśmy bardzo dużo zastrzeżeń do waszej polityki migracyjnej w ogóle, bo wpuściliście przez wiele lat setki tysięcy osób z krajów muzułmańskich czy na przykład murzynów z Afryki, ale to nie zmienia faktu, że w kwestii Ameryki nielegalnej też imigracji budowaliście mur. I to było dobre. Bardzo złe była wasza reszta polityki migracyjnej. Gorzej jest z rządem Tuska, ponieważ oni robią te same błędy, które wy popełnialiście w kwestii tej legalnej, masowej imigracji, która też jest de facto niekontrolowalna. Ale dodatkowo jeszcze nie radzą sobie z kwestią nielegalną. Ad vocem co do tej migracji, znaczy jeżeli w Polsce jest tak, że ktoś przyjeżdża, chwilę pracuje i wyjeżdża i państwo polskie wie, kto przyjechał, wie, kto wyjechał, no to umówmy się. Zobaczmy, jaki jest dzisiaj problem. Umówmy się, że jest to totalnie inny kłopot. Oni są sprawdzani przez służby i powinni być sprawdzani. Chyba kiepsko. Niż masowe przekraczanie granicy, czy to z Białorusią, czy na przykład jak widzimy we Włoszech z południa, więc jakby no to są dwa różne wątki jednak pod tym względem. Ja bym jeszcze dodał, jeśli można tutaj, kwestię przykładu z Warszawy czy Gdańska, dużych miast. Z Warszawy to były głośne tematy dotyczące prób gwałtów czy wykorzystywania seksualnego kobiet w przejazdach na aplikacje. No kto dokonywał tych prób czy gwałtów? No z reguły byli to imigranci i często były to osoby, które już były wcześniej karane. Byli na przykład wśród nich ludzie z Kaukazu czy Środkowej Azji. No, ale między Oni
sami niestety wierzyli za waszych czasów. Nie ma sporu co do tego, że takich ludzi trzeba wyłapywać, karać. Jednej takiej osoby nie powinniśmy wpuszczać. Każdy jeden gwałt i wykorzystanie seksualne to jest coś, co jest także na waszym sumieniu. Teraz jest pomysł taki. Nie ma sporu, to nie jest w naszym sumieniu, ale nie ma sporu, że tych ludzi trzeba natychmiast karać. Teraz jest pomysł taki, żeby wśród ludzi, w których na pewno będzie duży odsetek przestępców, w tym na tle seksualnym, żeby ich opłacać. Żeby oni dostali wynagrodzenie za to, że tutaj przyjechali. Ich trzeba wyganiać, deportować. Ciekawy pomysł miał rząd Wielkiej Brytanii, który umówił się z jednym z państw afrykańskich, że tam będzie bezpośrednio odsyłał, oni tam będą czekali na decyzje migracyjne. To już oczywiście jest blokowane przez wszystkie możliwe organizacje. Podobno rzecz robi tak zwane Meloni. Tak zwane humanitarne, ale to jest kierunek, który my powinniśmy Donald Trump, 47. prezydent Stanów Zjednoczonych, zapowiada, że jego administracja w pierwszych tygodniach po objęciu sterów władzy rozpocznie masową deportację nielegalnych migrantów. W Polsce, w sercu Europy, ci nielegalni imigranci mają dostawać pieniądze. Lewica, jak pan na to patrzy? Gdzie jest jakiś instynkt samozachowawczy polityka? Bo nie macie pieniędzy, żeby podnieść kwotę wolną od podatku. Nie wprowadzono dobrowolnej składki zdrowotnej do ZUS-u, co przecież trzecia droga obiecywała. Nie ma tych setek tysięcy tanich mieszkań na wynajem, sztandarowy projekt lewicy. Nie obniżacie podatków, szanowny panie. Nie ma pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia. Skąd wy chcecie wziąć pieniądze na nielegalnych migrantów? Mogę? Dobrze. Panie redaktorze, odnosząc się również do tego, co państwo dzisiaj tutaj to powiedzieli, jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską, no to myślę, że ze wszystkich państwa mam najlepszą wiedzę na ten temat. Granica polsko-białoruska jest jak najbardziej bezpieczna. Wzmacniamy ogrodzenie, które było dziurawe jak sito, że można było w ciągu 20 sekund rozgiąć przęsła i przebiegali nielegalni migranci. Nic Prawo i Sprawiedliwość z tym nie zrobiło. My kończymy już dwa przęsła na całej długości granicy i ten problem wyeliminujemy. Dalej, dwa przęsła poprzeczne na całej długości. To pan sobie wygoogluje, jakby pan nie wiedział, ile wynosi. Druga sprawa. Jeżeli chodzi o wizyty na granicy, regularnie są tutaj ministrowie z MSWiA i z MON-u. Z MON-u czy też z MSWiA. Wspólnie w Urzędzie Wojewódzkim wprowadziliśmy strefę buforową, rozmawiając z mieszkańcami, z przedsiębiorcami, omijając wszystkie szlaki turystyczne, omijając wszystkie miejscowości. To udało się wspólnie nam ze Strażą Graniczną zrobić i to funkcjonuje. Dwa dni temu mieliśmy pierwsze spotkanie konsultacji, jeżeli chodzi o budowę Tarczy Wschód, gdzie było dwóch ministrów plus generał, który odpowiada za tą budowę. I też robiliśmy to z mieszkańcami, z przedsiębiorcami i z organizacjami, które tutaj na terenie województwa podlaskiego występują. Także my w komunikacji nie mamy tu żadnego problemu. Jeżeli chodzi o pana pierwsze pytanie, to powiem, drodzy państwo i wszystkim widzom, jak pan minister MSWiA, pan minister Siemoniak odpowiedział. Oczekujemy dyskusji i uwag. Oczekujemy dyskusji i uwag. To jest pytanie, które stawało już w wielu krajach, czy bardziej opłaca się utrzymywać imigranta, który miałby w Polsce w jakimś środku pozostawać, otwartym czy zamkniętym, czy też opłaca się dać mu pieniądze na to, żeby wyjechał i już nie wracał. Ale panie pośle, moment. Jaką pan daje gwarancję? Jest stosowane, nic nie jest przesądzone w tych kwestiach. Panie pośle, pan nam daje gwarancję, że ten migrant nie wróci? Skoro przyjechał raz i Unia Europejska nie potrafi zabezpieczyć granic zewnętrznych, to jaka jest przeszkoda, żeby przyjechał ponownie? No jaka jest przeszkoda? Czy będziecie płacić dwa razy, trzy razy, dziesięciokrotnie tej samej osobie? No jaki to ma sens? Naprawdę, jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską, ja nie pytam o Polskę, jest bardzo dobrze zabezpieczona. Przecież pan wie, że można innymi szlakami dotrzeć. Z tejże strony i panie z tego miejsca chciałbym podziękować żołnierzom 18 Dywizji, która tutaj stacjonuje rotacyjnie, policjantom, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej. Już, panie ministrze, tylko pan poseł nie odpowiada na moje pytania. Pan cały czas mówi o barierze, przeciwko której głosowaliście w Sejmie. Ja przypomnę, panie pośle, że pan dzisiaj chwali się barierą i mówi, że modernizujecie ją i jeszcze bardziej ją uszczelniacie, a głosowaliście przeciwko tej barierze. No to jest poplątanie z pomyleniem. A wie pan dlaczego? Wiem, bo nie była ustawa o przetargach, inwestycjach publicznych była pominięta, tak? Że nie mogli się zbliżyć do granicy polsko-białoruskiej.
No wy tam wpuszczacie organizacje pozarządowe. I politycy suwerennej Polski Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, jestem z Podlasia, wiem jak to wyglądało. Niech mi pan odpowie na to jedno kluczowe pytanie. Jaką pan daje gwarancję, że taki nielegalny imigrant, któremu zapłacicie, żeby sobie wrócił do domu, nie przyjedzie ponownie i nie powie, że znowu chce pieniędzy? Panie redaktorze, tak jak powiedział pan minister, na pewno będzie w tej kwestii dyskusja. I politycy z lewa i z prawa będą mogli się wypowiedzieć. No właśnie prowadzimy tę dyskusję. No prowadzimy tę dyskusję. Dobrze, jest ten moment. Prawica taki, przecież ta dyskusja też w przestrzeni Federacja będzie zwalczać takie głupoty. Senat i będzie wiadomo w jakim finalnie jak będzie wyglądało. Panie pośle, ma pan tutaj właśnie opinię na przykład Konfederacji. Będziemy zwalczać takie głupie pomysły, bo to będzie jasny sygnał dla przemytników, dla nielegalnych imigrantów, którzy będą chcieli przyjeżdżać do Europy. Dla różnych złych ludzi do tego, że do Polski można przyjechać, zgłosić się jako nielegalny imigrant i dostać kasę na powrót. Panie pośle, a potem cyk, zmienimy pan dokumenty i jedziemy jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Jak pan myśli, że tak czas, trudno jest zdobyć lewe dokumenty? Jak pan znajdzie czas, będzie mógł pan pójść na komisję i dyskutować w tej kwestii. I na pewno będzie mógł pan zająć tu swoje stanowisko. Ale przecież zespół do spraw masowej imigracji, który prowadzi Krzysiek Mulawa, nasz poseł, był niedawno na granicy, widział jak to wygląda i jest przerażony przede wszystkim tym, że właśnie tam wpuszczacie też organizacje samorządowe, które mogą pomagać w przemycie. To w końcu ogarnijcie. To jest organizacje samorządowe? Chyba się pan przejęzyczył. NGOsy. Tak, NGOsy. Ale tak, no, organizacje pozarządowe. Nasi widzowie mają genialną okazję. Mogą zobaczyć, panie pośle. Panie pośle, chwileczkę. Nasi widzowie mają genialną okazję do tego, żeby zobaczyć po prostu zakłamanych hipokrytów, panie pośle. I taka jest prawda. Wyście głosowali przeciwko, przecież może, przeciwko Zaporze na granicy. Pani, wasza wicemarszałek Senatu Gabriela Stanowska biegała tam z legitymacją, przeszkadzała Straży Granicznej. Powtarzaliście białoruską narrację przy UNESCO, przy Białowieskim Parku Narodowym. Znaczy, robiliście wszystko, co możliwe, żeby rzucać kłody pod nogi przy tym projekcie, a pan teraz wychodzi i mówi, jakie to jest wspaniałe. I nasi widzowie widzą, że wy się boicie. PSL się boi, Lewica się boi. Powiedzieć jasno, że boicie się Tuska, jesteście po prostu pod nóżkiem Tuska i nie macie żadnej podmiotowości w tym rządzie. A ten pomysł płacenia przestępcom... Oczywiście nie straciliście suwerenności, wchodząc do Prawa i Sprawiedliwości, o czym pan mówi. Dzisiaj, proszę pana, tu dyskutujemy o tym, czy płacić przestępcom, nielegalnym migrantom, za to, żeby z Polski wyjechali. No to ja mam do pana pytanie, czy na przykład złodziejom. Płaciłby pan złodziejom, żeby mniej ukradli? Płaćmy złodziejom, jak nie kradną. Po co mają kraść? Od razu im zapłaćmy. No przecież to jest ta sama logika. To nie są koszty deportacji. To nie są koszty deportacji, jak próbował... To nie są koszty deportacji, jak próbował mówić poseł PSL-u, tylko to są takie fakty. I wy nie odrzucacie takiego pomysłu, o którym teraz powiedziałem, płaćmy złodziejom, żeby mniej kradli. Nie odrzucacie w zarodku tego pomysłu, tylko pan mówi, dyskutujmy, będzie ustawa na komisji, w Sejmie, w Senacie, wspaniale, dyskutujmy o takich bzdurach. No to wyjdź pan z propozycją i płaćcie złodziejom za kradzież. A od czego pan jest w tym Sejmie? Pan jest ale pan tylko nie rozumie, tego, żeby ja do pana mówię. My wygłaszać takie dyrdy małe? Nie, pan nie zrozumiał. Do pracy. Mówimy o konkretach. Mówimy o tym, co się w sferze publicznej pojawiło. Panie pośle, a mianowicie pojawiła się propozycja, żeby płacić przestępcom, czyli tym, którzy nielegalnie przekraczają granicę, płacić im za to, żeby wyjechali i potem, żeby znowu przyjechali. A pan tak głupiego pomysłu nie odrzuca, tylko mówi, o wspaniale, dyskutujmy. No gratuluję panu, naprawdę. Takie pomysły trzeba odrzucać, jeżeli do Sejmu trafią po prostu i naciskać już teraz, a nie jak przyjdzie minister z ustawą i przedstawi, proszę bardzo, będziemy teraz płacić imigrantom, chcecie, nie chcecie, no nie róbmy tego. Ale pan minister dzisiaj powiedział, że zapraszam do dyskusji, czego panowie nie zrozumieli. Dyskutujemy, pan przekaże ministrowi. Ja się cieszę, że ten program... Niech pan przekaże to ministrowi. Ale jak brak argumentów, to jest płacić. Pomału, niejednocześnie, panie pośle, pan poseł Paweł Krutul, ten program... I nasza antena, i kilkaset tysięcy osób, a ten program ma nawet 700 tysięcy, ponad 700 tysięcy widzów. To jest naprawdę szeroka arena do tego, żeby porozmawiać o tym problemie na poważnie. Dlatego ja pana na poważnie pytałem o to, skąd weźmiecie na to pieniądze. Pan mi nie odpowiedział na to pytanie, bo pan nie wie, skąd weźmiecie, bo nie ma tych pieniędzy. Albo okroicie jeszcze finansowanie armii, albo okroicie finansowanie służby zdrowia, albo będziecie musieli podnieść podatki, albo zabierzecie jakieś socjal. Panie redaktorze, no bo skąd pieniądze dla nielegalnych migrantów? A jeszcze drugie mam do pana pytanie i pozwolę panu się szeroko wypowiedzieć. Jaka kwota w pana ocenie będzie adekwatna do tego, żeby wygnać te osoby z Polski? Ile pieniędzy chcecie im zaoferować konkretnie? Czy to będzie 10 tysięcy
tyle, co daliście ludziom, którzy stracili domy w powodzi? Czy może więcej? Nie dali właśnie. Nie wiem, nie wiem, jaka to będzie kwota, to będzie dyskusja, a proszę nie mówić takich rzeczy, że koalicja rządząca chce okraść pieniądze na wydatki na bezpieczeństwo, ale na armię. Pan weźmie, proszę, tak dzisiaj nie ma na mówić. Podstawowe funkcje państwa. Proszę takich rzeczy nie mówić, bo podtrzymujemy wszystkie kontrakty, chociaż nie ze wszystkich, ja osobiście się zgadzam, podtrzymujemy wszystkie kontrakty, a Prawo i Sprawiedliwość z suwerenną Polską nie podtrzymywało kontraktów, za co polski podatnik płacił kary, choćby za śmigłowce Caracale 80 milionów złotych poszło z polskich podatków. Także proszę nie mówić takiej rzeczy. Wie pan, ile deficyt w przyszłym roku ma wynosić? Panie redaktorze, oczywiście, że jest miliardów. Duży. Ale panie redaktorze, tak jak powiedział dzisiaj minister, a pan mi mówi, żebym ja nie minister mówił MSWiA, będziemy o tym dyskutować i rozmawiać. Ale panie pośle, pan minister powiedział, że warto mieć taki mechanizm. Według mnie decyzja jest podjęta. Pan mówi, że chcecie rozmawiać. To ja panu powiem, niech pan nie mówi, że chcecie rozmawiać, bo na ostatniej Komisji Energii sprawozdawca, czyli pan poseł Suski, przez 5 godzin nie został dopuszczony do głosu. Taka jest kultura debaty w parlamencie, panie pośle. Macie większość w komisjach i nie dopuszczacie opozycji do głosu. To, o czym pan chce debatować. Panie redaktorze, będąc wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w poprzedniej kadencji Sejmu, myśmy przy ustawie o obronie ojczyzny nie mogli wnieść żadnej poprawki. Żadnej. Tak z nami postępowało Prawo i Sprawiedliwość. I nie, że chcieliśmy szkodzić, tylko sugerowaliśmy trafne rozwiązania. To tak robiło się podczas zapewnienia Polek i Polaków bezpieczeństwa. Także proszę nie używać takich argumentów, bo w sprawach naprawdę ważnych powinniśmy rozmawiać, debatować, a nie dopuszczać drugiej strony politycznej do głosu. Ale bo tak postępowało. Pan Prawo i wie, że ta ustawa szła wtedy, kiedy wybuchła wojna, czy ten drugi etap. Ja wiem więcej, bo ja byłem w tej komisji. I potem wszyscy zagłosowaliście za tą ustawą, bo to była bardzo dobrze napisana, dobra ustawa. No i to jest argument, żeby nie dopuszczać do głosu i do głosu. Dyskutować pan wie, że była bezpośrednio po wybuchu wojny. Nie mieszajmy tych porządków. Dyskusja nad ustawą, gdzie można poczekać miesiąc, dwa, to jest co innego, niż dyskusja nad ustawą, która była od razu przyjmowana po wybuchu wojny na Ukrainie. Ale żeby być uczciwym też, trzeba pamiętać o tym, zrobiliście ustawę o obronie ojczyzny i to była ustawa, którą my jako Konfederacja też poparliśmy. Poparliśmy. Natomiast obiecaliście też, że dorzucicie komponent obrony cywilnej jako oddzielną ustawę, którego nie dowiedzieliście. Na ostatnim Sejmie ona była cały czas dyskutowana. No, na ostatnim posiedzeniu. Słabo. Na ostatnim posiedzeniu te założenia. Teraz ten nowy rząd zajął się tym komponentem absolutnie, i też nie idzie im najlepiej. Absolutnie. Każdy powinien być dopuszczony do głosów, ale przecież ja też te komisje relacjonowałem i wiem, jak to wygląda i te zarzuty można każdej partii, każdej większości postawić. Państwo nie znają kultury dyskusji i debaty. Państwo znają tylko wnioski formalne, różnego rodzaju happeningi, akcje, które mają zakłócić porządek obrad komisji sejmowych i lans w mediach, bo temu służą te komisje. Rzadko służą merytorycznej dyskusji. I obstrukcja, która po prostu na każdym poziomie i na każdym etapie się tam pojawia. Niestety tak to wygląda. Może gdyby tam nie było kamer telewizyjnych, to byście rozmawiali ze sobą. Ale wiecie, że są media na komisjach i robicie takie rzeczy, żeby się po prostu zaprezentować. Każdy panie redaktorze, ale mieliśmy też tak, komisje utajniane. No ja także wiem, nie zgodzę się z panem. Może na tych niejawnych. Tam nie ma dostępu nikt po stronie. Wygląda inaczej. PSL. Niestety. Szanowny panie, to po jakiego grzyba budujecie 49 ośrodków dla cudzoziemców? 500 000 000 złotych chcecie wydać, kiedy słyszę, że tych samych cudzoziemców będziecie opłacać, żeby ich oddelegować do swojego kraju. Czy ja rozumiem, że to pieniądze wyrzucane w błoto, bo z jednej strony budujecie 49 ośrodków, ale za chwilę pojawia się pomysł, może im zapłaćmy, żeby stąd wyjechali. Panie redaktorze, pozwoli pan, że powrócę jeszcze na moment do felietonu, do wypowiedzi pana ministra Siemoniaka. Następnie ja mówiłem, przed chwilą pan poseł Krutul mówił, że temat, o którym tak dyskutujemy od pół godziny, to jest temat hipotetyczny, który będzie poddawany dyskusjom, dalszej obróbce. Ale a wy, proszę nas traktować poważnie. Jeżeli nie minister konstytucyjny, minister konstytucyjny w mediach wychodzi z takim pomysłem, to znaczy, że ten pomysł jest brany pod uwagę na serio i ma być wprowadzony w życie. Wszyscy to dobrze wiemy. Proszę nas traktować poważnie. To tylko moja prośba. Dlatego pytam pana, po co budujecie ośrodki za 500 000 000 złotych, jeżeli z drugiej strony chcecie tym samym cudzoziemcom płacić za to, żeby stąd wyjechali?
Panie redaktorze, pan oczekuje, że my będziemy traktowali was poważnie, a mnie i pana posła Krutula nie traktujecie. Niech pan widzów traktuje poważnie. To jest moja prośba do pana, żeby pan widzów traktował poważnie. Niż wy słyszeliście z felietonu z ust pana ministra Siemoniaka. Mam jeszcze raz panu ministra Siemoniaka? Proszę, jeszcze raz ministra Siemoniaka. Proszę się wsłuchać, bo może pan nie zapamiętał, co minister mówił. Poproszę. Czy Polska powinna dawać pieniądze odsyłanym migrantom? Tak czy nie? Powinniśmy mieć takie narzędzie, za wcześnie na odpowiedź, czy powinniśmy dawać. Ja nie chcę tutaj budzić emocji wokół tej sprawy. Taki mechanizm stosuje wiele krajów. Powinniśmy takie narzędzie mieć. Wyobrażam sobie sytuacje, w których opłaca się to Polsce. No to jest, panie, szanowny panie, jasna deklaracja. Powinniśmy mieć takie narzędzie, bo będzie to się opłacać Polsce. No więc czego pan nie rozumie? Szanowny panie redaktorze, w wypowiedzi padły słowa, cytuję, za wcześnie, wyobrażam sobie, w związku z tym przyznał pan, że pod pojęciem wyobrażam sobie tak. Nie kryje się przepis, który faktycznie wchodzi w życie, tylko przepis, który, projekt przepisu, który będzie szeroko rozpatrywany i dyskutowany. Więc to jest język polityki, to jest język doświadczonego polityka, który po prostu dyplomatycznie daje nam do zrozumienia, że tak będzie. Ale pomijając to, bo bez sensu jest ta nasza dyskusja, pytam pana, czy w sytuacji, kiedy budujecie 49 centrów dla cudzoziemców, warto rozważać, jeżeli panu bardziej to odpowiada, pomysł opłacania tych samych cudzoziemców. To może trzeba się zdecydować, albo im płacimy, albo budujemy te centra. Czy po prostu mamy tyle kasy w budżecie, że można i jedno, i drugie? Czy jest jakieś finansowe uzasadnienie takiego rozdawnictwa? No widzi pan, w związku z tym, że jesteśmy na etapie gdybania, czy ta odpłatność będzie, czy nie będzie, jak to jesteście skłonni nazywać, no to też równolegle prowadzony jest pomysł 49 centrów. W związku z tym wygra ten pomysł. Nie pomysł, to przetarg przecież już jest. Tak. No to jest konkret, realizacja, nie pomysł. Jesteście bliscy odpowiedzi, co jest bardziej realne. Dobrze, szanowni państwo, kolejny temat, który państwu chcę zaproponować, to jest kwestia pana prezydenta Wrocławia, Jacek Sutryk, trzecie co do wielkości miasto w Polsce, prezydent Wrocławia kolejnej kadencji, drugiej kadencji, wybrany z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej, głosami oczywiście mieszkańców Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska, ale rekomendowany i z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Jacek Sutryk zatrzymany, jak donoszą dziennikarze, w związku z śledztwem w sprawie dyplomów MBA na Kolegium Humanum w Warszawie. Chodzi o zorganizowaną grupę przestępczą, która handlowała tymi dyplomami. Za pieniądze można było otrzymać dyplom, certyfikat ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration, które to studia udostępniają i dają możliwość zasiadania w radach nadzorczych, na przykład spółek komunalnych, a jak wiemy, pan prezydent Sutryk w takich spółkach komunalnych zasiadał i jak relacjonują dziennikarze, zarobił w ostatnim czasie kilkadziesiąt tysięcy złotych z racji zasiadania w radach nadzorczych spółek samorządowych. I teraz mam do państwa pytanie. Pytałem premiera Błaszczaka, on stawia tezę, że to nieprzypadkowo teraz CBA zatrzymuje Jacka Sutryka, który przecież wielokrotnie pokazywał się w towarzystwie Rafała Trzaskowskiego. Być może kandydata na prezydenta Warszawy, który walczy o tę nominację z Radosławem Sikorskim. Pan minister Michał Woś, jak pan spogląda na tę sprawę, jak ona będzie rezonować? Czy ona odbije się również na poparciu dla kandydata Platformy na prezydenta? Na pewno nic nie pozostaje bez odzewu. No, dziwnym trafem akurat teraz, kiedy Rafał Trzaskowski rywalizuje z Sikorskim, Sutryk świeżo co poparł Trzaskowskiego i od razu realizują temat, który przecież nie jest tematem nowym, bo nazwisko prezydenta Wrocławia pojawiało się przecież już no, grubo ponad pół roku temu, już przy zatrzymaniu przecież rektora. Było wskazywane, że te nieprawidłowości i te różne linki prowadzą też do ratusza wrocławskiego i pod tym względem ja nie wierzę, dlaczego że są przypadki. Prowadzą? Bo pracownicy ratusza, urzędnicy też mieli te studia odbywać studia, oczywiście w cudzysłowie, a koszty miał ponosić ratusz. Jest tam wątek, który medialnie się pojawia, czyli relacji między prezydentem Wrocławia a rektorem tej uczelni. Rektor w krótkim czasie ma mieć decyzję
co do przedłużenia aresztu lub nieprzedłużenia i być może to jest też jakaś metoda rektora na to, żeby mu tego aresztu nie przedłużali. Natomiast absolutnie nieprzypadkowy jest termin, uważam, czas, w którym używa się służb specjalnych do takich rozgrywek politycznych. Ale komu zależałoby na tym, żeby uderzać w Rafała Trzaskowskiego, no poza Radosławem Sikorskim, który aż takich wpływów chyba w prokuraturze czy w służbach specjalnych nie ma? Ja widzę jeden link, a mianowicie pan Sikorski jest z Bydgoszczy, a szefowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego była bardzo ważnym agentem CBA, a teraz już jest szefową głównego CBA, w oddziale bydgoskim tej instytucji. Nie wiem, rzucam hasło, oczywiście nie mam tutaj żadnych twardych danych na te powiązania, ale nie zaskoczyłoby mnie takie działania. Za zgodą i za wiedzą premiera Donalda Tuska. No, służby specjalne podlegają Donaldowi Tuskowi, a jak wiemy, on jest patrzony w Radosława Sikorskiego już od długiego czasu. Zobaczymy, z jakim skutkiem. No to jest ciekawa teza, jak się zapatruje na to strona rządowa. Jeżeli za zgodą Donalda Tuska, za wiedzą, a musiało dojść za jego wiedzą, czy Donald Tusk jest gotowy również w pewien sposób osłabić swoją renomę i swój wizerunek? Bo proszę spojrzeć, jak rekomendował Jacka Sutryka na fotel prezydenta Wrocławia premier Donald Tusk. To za chwileczkę spróbujemy wrócić do tej wypowiedzi. W każdym razie Donald Tusk rekomendował, szanowni państwo, prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka na fotel prezydenta Wrocławia. Bardzo proszę, Lewica, jak pan patrzy na tę sprawę, to zatrzymanie, prawybory w Platformie, walka o to, kto będzie kandydatem na fotel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No i jeszcze ta druga kwestia, bo państwo bardzo starannie próbowali przypiąć łatkę Prawu i Sprawiedliwości, że to środowisko odpowiada i wyłącznie ono brało udział w nieprawidłowościach związanych z Kolegium Humanum i tym handlem dyplomami, a teraz okazuje się, że pełnymi garściami, dosłownie pełnymi garściami z tych dyplomów za pieniądze korzystali politycy związani z waszym obozem, z obozem władzy, dzisiejszej władzy. Sprawa się zaczęła, pierwsze zatrzymanie, jak się nie mylę, to chyba był kolega pana posła Wosia, pan Ryszard Czarnecki na lotnisku, jeżeli chodzi o sprawę. Zatrzymanie, panie pośle. Źle pan pamięta. Jeżeli chodzi, mówiłem z pierwszych zatrzymań, jeżeli chodzi o zatrzymanie w sprawie tej uczelni. Teraz mamy zatrzymanego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pana prezydenta Wrocławia. To pokazuje na to, że faktycznie służby są niezależne i zatrzymują czy polityków bez względu na to, czy są związani z władzą, czy też są obecnie w opozycji. To pokazuje to, że państwo działa sprawnie. Zobaczymy, jakie zarzuty ewentualnie zostaną postawione panu prezydentowi i na pewno, jeżeli takie zarzuty powstaną, to prokuratura w tej kwestii zajmie stanowisko i uważam, że to jest właśnie państwo prawa, a nie chronienie swoich, tak jak były sprzedawane wizy za granicą, czy też dyplomy, które umożliwiały wjechanie na tereny Unii Europejskiej za rządów poprzedników. Także uważam, że rozliczenia przychodzą i mam nadzieję, że przyniosą skutek, bo takie rzeczy, jeżeli miały miejsce, zostanie to udowodnione, będzie wypalone gorącym żelazem, żeby nikomu więcej coś takiego w przyszłości nie przyszło. Ja jednym zdaniem się odniosę do tego kłamstwa, które panu Wójta powiedział. Nie ma czasu, panie ministrze, bo jeszcze mam 300 przypadków w naszych czasach wyłapane i w naszych czasach postępowanie było... Proszę o premiera Donalda Tuska, Panowie, proszę o premiera Donalda Tuska, który rekomenduje Jacka Sutryka na fotel prezydenta Wrocławia. I dlatego też gorąco namawiam wszystkich, żeby zagłosować na prezydenta Jacka Sutryka, który ma nasze oficjalne poparcie. I dlatego też... Jak państwo wiedzą, kwestia Kolegium Humanum to nie jest kwestia ostatnich dni, tylko ostatnio kilkunastu miesięcy. I kiedy pan premier rekomendował Jacka Sutryka, to już o handlu dyplomami MBA było głośno. I jeżeli ktoś jest nieuczciwy, to odpowiednie osoby i kręgi dokładnie o tym wiedzą, bo nieuczciwym się nie jest z dnia na dzień, tylko będąc od wielu lat w polityce u styku władzy i biznesu, jest się pewnie nieuczciwym od dłuższego czasu. Dlaczego Donald Tusk rekomendował tego człowieka i dlaczego dzisiaj, jeżeli to prawda, to próbuje wyeliminować z gonitwy o fotel prezydenta właśnie pana Rafała Trzaskowskiego kosztem też własnego wizerunku, bo jak słyszeliśmy, popierał Sutryka. Jedna minuta PSL. Panie redaktorze, drodzy państwo, sam fakt, że premier Tusk poparł kandydata
na prezydenta Wrocławia, pana prezydenta Jacka Sutryka, nie jest niczym zdrożnym, tak? Bo mówimy o sytuacji, która miała miejsce wiosną. Natomiast ja bardzo podziwiam tą waszą powściągliwość i chęć wyszukiwania za wszelką cenę haczyka, który przekona, że występuje ręczne sterowanie służbami i to, co dzisiaj się rano zadziało we Wrocławiu, jest uplanowane, zaplanowane ze szczególną premedytacją. To powinniśmy pamiętać o jednej rzeczy, że sam fakt zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które nie jest odosobnionym przypadkiem, bo w temacie chociażby Collegium Humanum wielokrotnie były osoby rano zatrzymane, przesłuchane, po południu wypuszczane i te osoby, o tych osobach nie można z góry powiedzieć, że przez fakt, że zostały zatrzymane, są od razu oskarżone czy są winne. W związku z tym proponowałbym zachować tą logikę prawną, że o tym, że ktoś jest podejrzany, oskarżony czy winny, to decydują działania na następny... Poczekamy, kolejne godziny dadzą wiele odpowiedzi, czy będzie na przykład wniosek o areszt tymczasowy, pół minuty dla Konfederacji. Najbardziej pokrzywdzeni w tym wszystkim są zwykli studenci, którzy studiowali na Collegium Humanum i dzisiaj są zablokowani w swoim studiowaniu. Część z nich jest oszukana przez to, że ludzie nieuczciwi czy politycy, którzy chcieli iść na skróty, korzystali z takich możliwości, jakie dawał im rektor, który być wiele na to wskazuje, był bardzo nieuczciwym człowiekiem. Z jednej strony na przykład Ryszard Czarnecki, z drugiej Jacek Sutryk. To jest sprawa, która będzie się ciągnąć pewnie jeszcze wiele miesięcy. Bardzo dziękuję. Michał Woś, Michał Urbaniak, bardzo, Paweł Cywiński, Paweł Krutul. Panowie, dziękuję za dyskusję, za udział w programie. Naszym widzom dziękujemy także za udział w tym programie. Byliście państwo z nami, jesteście z nami, co jest widoczne też na tym pasku. Ile? 57% udało się już uzbierać z miliona na kamery w nowym studiu. Przypominam, że przenosimy się jeszcze przed końcem roku. Będzie to możliwe dzięki państwa wsparciu, za które dziękuję. Dziękuję za obecność i do zobaczenia jutro. Dobrego wieczoru.